Piccolo! Gdzie ty to masz? 39. Ja nie jestem w tej scenie. Nie macie tu? Ja wam tylko podrzucę. No. No. Kim dzisiaj będziesz? Zgaduj, zgadula. Mam niespodziankę. Dzisiaj będę leciała w ten sposób. To jest tak, że 15 minut przed spektaklem potrzebna jest chwila rozluźnienia, czy jednak trzeba się bardziej skoncentrować? Tak, rozbieramy wszyscy. Jezus Maria. Asia, jakie masz piękne serce. Tak. Żarty żartami, a my jesteśmy rzeczywiście trochę zestresowani. Znaczy ja przynajmniej, bo ja sobie trochę nie powtórzyłam. Znaczy byłam nieskupiona, bo koledzy mnie rozskupili. Koledzy żartowali. Wasza córka nie jest uzdolniona. Wynoś się. Kocham Hetty całym sercem. To cudowna dziewczyna i radością jest ją znać i patrzeć, jak rośnie, ale ona jest... Ona jest tępa! Właściwie, jak skończyłam szkołę teatralną i miałam 23 lata, to już się dowiedziałam, że jestem jakaś taka bardzo, bardzo stara. I że to jest jakiś taki skandal, że ja nie zaczęłam grać w szkole. I że właściwie teraz to już te wszystkie role dziewcząt to mi przeszły koło nosa. No i tak to trwało. Ja już tak naprawdę nie miałam za co żyć i zastanawiałam się, jaki by tutaj, jaką czym się by zająć? Alternatywną drogę wybrać. Było to bardzo trudne i no nie był to przyjemny czas. No aż tu nagle po prostu poszłam na casting do Szymona Majewskiego. No nie, no naprawdę! Ojej! No, dzień dobry! Nie po prostu... Proszę państwa, jak tego słucham, to mnie krew jaśnista zalewa, no! Proszę państwa, nie. Powitajmy gorąco wielką aktorkę, wielką Krystynę Jandę! Dzień dobry! Proszę bardzo, wielkie oklaski, tak. Dziękuję, Szymon, że wielka wiesz, ale wielka to ja dopiero będę. Najfajniejszy jest ten sport taki, że weszło się w czyjąś skórę. I to jest jakaś taka rzecz, nie wiem, trochę bardziej w moim przypadku intuicyjna. No to albo kogoś łapię, albo nie. A czasem rzeczywiście, jak już tak jestem blisko, ale nie łapię do końca, to już tak na chama siadam i tak się wsłuchuję dokładnie w rytm na przykład jakiegoś jednego zdania. I czasem nawet staram się powtórzyć to zdanie kilka razy z tą osobą, i wtedy nagle czasem mi się coś otwiera i już wtedy wiem, jak to w innych zdaniach przeprowadzić i jak improwizować tą osobą. Może ja pokażę od proszę, razu, proszę, dobra? Proszę, proszę, bo jedną taką ćwiczę wychodzi mi chyba podobnie. Uwaga. O nie! Ten tramwaj dalej nie pojedzie! Jej talent komediowy to jest taki dar, który ona ma, taki nieproszony dar dla niej, bo ona jest świetną aktorką. Jak wszyscy świetni aktorzy i aktorki marzą o wielkich rolach dramatycznych, więc ja jej zawsze mówię, żeby chciała być Niną Andrycz i tak przewracać oczami, a musi być po prostu komediową aktorką, bo tak padło, że mi się zdaje, że dziś nie ma lepszej. Kiedy ja widzę kobiety pokoju pani Kępy, mam ochotę, nie wiem co zrobić, odgryźć sobie własną nogę. I jedyne, co mnie przed tym powstrzymuje, to to, że jestem wegetarianką. Na jakim etapie życia jest pani teraz? Stabilizacja. To jest, wydaje mi się, taki etap życia. Zadowolenie, no i cały czas jakieś takie poszukiwanie może nowych wyzwań i oczekiwanie na te wyzwania. Ostatnio miałam bardzo długi taki czas, że rzeczywiście prawie nie wychodziłam z teatru i może po prostu teraz jest taki moment, że wolałabym popatrzeć w oko kamery.